Cześć, moi drodzy, słuchajcie, witam was serdecznie na portalu Widotesty.pl, na naszym kanale YouTube. Dzisiaj zapraszam was na pierwszą część, słuchajcie, recenzji w trochę innym wydaniu i przede wszystkim podzielonej na dwie części. A czego tego to chłodzenia procesora Resurrector 3 Max od, a właściwie 3 Max od Zelmana. Słuchajcie, to jest chłodzenie, któremu się przyjrzymy dzisiaj dokładnie. Sprawdzimy sobie, co odróżnia tą konstrukcję od tego, co oferuje konstrukcja, co mi się podoba, co mi się nie podoba. I tutaj zobaczycie wszystko to, czego potem nie będzie w tej drugiej części recenzji. W drugiej części recenzji natomiast to, co już będzie zainstalowane, słuchajcie, na mojej obudowie w zestawie testowym. I sprawdzimy, jak spisze się prawdopodobnie właśnie na moim procesorze AMD. Jeżeli chodzi o to chłodzenie, to słuchajcie, powiem wam tak, to jest jedno z chłodzeń, które na pewno można nazwać innowacyjnym, bo takie jest, jeszcze czegoś takiego, powiem wam szczerze, nie widziałem. I dosyć mocno przypomina mi taką, bardzo mocno nawet bym powiedział, połączenie hybrydy, a będzie strzelało, słuchajcie, chłodzenia tradycyjnego z chłodzeniem takim faktycznie wodnym, które mam w postaci takiego bloku wodnego, chłodnicy z wentylatorem, natomiast to chłodzenie jest zdecydowanie inne. I słuchajcie, ja już tutaj szykuję, zaraz wezmę kamerę, się całości przyjrzymy, natomiast też od razu będzie kilka słów odnośnie parametrów technicznych tego chłodzenia. Do tej części recenzji nie będzie na razie wersji tekstowej, natomiast oczywiście zapraszam was do dyskusji na forum, gdzie będziecie mogli sobie, nie wiem, pogadać o tym chłodzeniu, co wam się podoba, co wam się nie podoba. Może ktoś już to chłodzenie ma, testował i wie, jak się sprawdza. Natomiast teraz chodźcie tutaj i zobaczmy sobie, dlaczego to jest moim zdaniem chłodzenie innowacyjne, inne niż wszystkie do tej pory testowane. Słuchajcie, Resurrector 3 Max od Zelmana to jest chłodzenie, tak jak mówię, wodne, z blokiem wodnym. I teraz tak, to co na razie jest tradycyjne, to przede wszystkim tak, blok wodny w całości miedziany, oczywiście z tymi mikrokanalikami. Na stronie Zelmana nawet możecie zobaczyć, jak to cudo wygląda, chyba nie, a może nie. Nieważne, no w każdym razie postaram się wam mniej więcej zaprezentować później przy okazji drugiej części recenzji, czy w tekście, jak to wygląda. I to też jest, słuchajcie, blok wodny zintegrowany z pompą. Podobnie jak w przypadku rozwiązań konkurencyjnych, tutaj na bloku mamy o element podświetlany, no i oczywiście logo producenta, inaczej nie może być. I dwa przewody, którymi doprowadzona jest oczywiście ciecz. Z tego co widzę, to jest troszeczkę inny system montażu niż w tych do tej pory testowanych. I tu od razu pierwsza różnica. Przede wszystkim, słuchajcie, tylko i wyłącznie jedyne podpięcie, jakie mamy tutaj w przypadku pompy, to jest, słuchajcie, 3-pinowe podpięcie, którym podpinamy zasilanie pompy, na przykład do opcjonalnego tutaj wejścia na płycie głównej do chłodzenia procesora, czyli drugi wentylator procesora lub po prostu jakiś wentylator opcjonalny. To nie jest, zobaczcie, żadne USB, nie ma tu żadnego USB, nie ma tutaj żadnych sterowników do tego chłodzenia. To jest jedna rzecz. Idziemy sobie dalej, idziemy sobie wężami, tu na razie cały czas tradycyjnie. I tutaj, słuchajcie, na samym chłodzeniu, tu zaczynają się tak naprawdę dopiero bardzo znaczące różnice w porównaniu do tego, co możecie spotkać, chociażby w tych testowanych do tej pory przeze mnie chłodzeniach. Przede wszystkim tutaj nie ma absolutnie żadnej chłodnicy. Tak jak widzicie, mamy bardzo klasyczny, bym powiedział, nawet radiator z jedną rurką. I teraz tak, od razu historia rurki. Tak, woda, ciecz sobie wpada z jednej strony, nie wiem dokładnie, w którym kierunku idzie obieg, bo bym wam pokazał chyba z tej strony. I teraz tak, ona sobie tutaj idzie dookoła, oddaje ciepło oczywiście do tych w całości aluminiowych radiatorów, idzie sobie dalej, tutaj zawraca, idzie górą, tutaj można zobaczyć z tej strony, że ona znowu zawraca, ta rurka, idzie sobie z powrotem, żeby tutaj już z powrotem wrócić do obiegu i tam sobie idzie do pompy. Całość jest aluminiowa, tutaj oczywiście są miedziane te rurki, one są niklowane, dlatego nie odbiegają kolorystycznie od całej reszty. Tu jest takie puste w środku i to tak ma być. Całość przykręcamy tutaj, to jest bodajże rozstaw na 120. Tak jakbyśmy mieli wentylator 120. Całość jest w takim plastikowym koszyku, też z logo producenta, dosyć wysoka, co ma swoje wady niestety. No i teraz tak, jeżeli nie prześledzicie tego, jak idą te rurki cieplne, to możecie mieć wrażenie, że ich tu są cztery, natomiast nie, to jest jedna rurka, która jest pozawijana. I teraz wentylator, słuchajcie, wentylator 120, podświetlany, normalny profil. I wada tego, słuchajcie, całość jest dosyć wysoka, dlatego podejrzewam, że w wielu obudowach będzie problem, żeby zainstalować to na przykład o tak do góry, tutaj macie top obudowy, że po prostu to nie wejdzie, bo całość będzie za wysoka w porównaniu do, powiedzmy, tradycyjnej chłodnicy.
plus nawet normalno profilowy wentylator, bo wtedy to by zajmowało gdzieś tyle max, co tutaj sam radiator, a nie tyle, gdzie jeszcze mamy wystający przecież wentylator. To jest jedna wada. Druga wada całości to jest, słuchajcie, to, że ten wentylator, jak widzicie, on jest zintegrowany z resztą chłodzenia, co w efekcie, jeżeli będziemy mieli jakąś awarię, tak jak ja ostatnio paluchem dotknąłem, łopatki nie ma, no to jest ewidentny problem z wymianą tego, tak? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, zobaczmy okiem tutaj na parametry techniczne, a dokładnie na prędkość obrotową wentylatora, to co podaje producent. Słuchajcie, od 1000 do 2000 obrotów na minutę, plus minus oczywiście 10% tradycyjnie. To niestety oczywiście będzie wiązało się z dość dużym hałasem i producent tutaj już sam deklaruje aż 36,7 dB. To jest, słuchajcie, realnie, jeżeli teraz sobie zmierzymy to, gdzie samo tło na przykład ma podczas pomiaru 34 dB, myślę, że to chłodzenie przy pełnych obrotach może dochodzić ze spokojem nawet pod 50 dB. Natomiast to oczywiście pokażą nam później pomiary sonometrem w przypadku testu tego chłodzenia. Natomiast to też dobrze wyrokuje tak duża prędkość obrotowa na wydajność tego chłodzenia, że to chłodzenie, ja liczę na to, że będzie wydajne, że będzie bardzo wydajne. Ciekawe, jak się spisze ten innowacyjny system oddawania ciepła tutaj do otoczenia. Natomiast no, liczę się z tym, że jak w przypadku takich chłodzeń będzie to niestety okupione tutaj większą głośnością całego układu. To jest jedna rzecz. I kompatybilność, słuchajcie. To, co też możemy sobie wyczytać tutaj z tego, co napisze producent, to oczywiście, jeżeli chodzi o Intel 2011, 3060, 1650, 1155, 1150 automatycznie i 775. Co do AMD, no to jest sobie wymianki nie będę robił, bo to nie ma większego sensu. To są od AM2 do AM3+, i FM1, FM2. Także wszystkie te podstawki są tutaj oczywiście objęte. I co tu jeszcze, może waga całego chłodzenia, tutaj producent podaje 870 gram, czyli całość dość słuszna. I ostatnia rzecz, o której sobie dzisiaj powiemy, to jest drugie podpięcie, słuchajcie, podpięcie czteropinowe, czyli z PWM do tego wentylatora. Słuchajcie, jak to będziemy instalowali? Oczywiście blok wodny będzie instalowany na chłodzenie, na procesor, tak, do IHS-a procesora, on będzie to ciepło odbierał. Żeby działała pompa, to podpinamy sobie pod wejście na płycie główne oznaczone jako CPU Fan 2. Lub jeżeli ktoś nie ma takiego czegoś, to po prostu to podepnie do opcjonalnego wejścia na wentylator w obudowie. To, co mi się podoba, to, że ten przewód jest czarny przede wszystkim, cały, tak? Nie ma oplotu, ale jest czarny. Tego nie można powiedzieć o przewodzie od wentylatora, który tutaj sobie idzie od dołu. Teraz tak, to mamy gdzieś tam przykładowo na tylnej ścianie, tak, zainstalowane. I to podpinamy czteropinowe pod wejście CPU Fan 1, tak? Ten przewód niestety już jest brzydki, bo on posiada wszystkie kable kolorowe, jakby nie można było tego zrobić od razu tak estetycznie. No jest różnica, sami przyznacie. Nie ma żadnego podpięcia USB, nie ma konieczności instalacji sterowników, tylko dwa kable, innowacyjny system tutaj konstrukcji samej chłodnicy, który bardzo przypomina tradycyjne właśnie chłodzenia typowe powietrzne, natomiast mamy oczywiście ten blok wodny, mamy tą ciecz w obiegu, całość jest dodatkowo podświetlana. Słuchajcie, to jest na dzisiaj, to jest ten pierwszy rzut oka, to co mi się podoba już w tym chłodzeniu i co mi się w tym chłodzeniu już nie podoba. Natomiast ja teraz oczywiście nie od razu, ale będę instalował to chłodzenie, będę je testował, zrobimy sobie test i w tej drugiej części recenzji będą właśnie pomiary głośności, będą temperatury na procesorze tradycyjnie niepodkręconym i jeżeli wydajność układu pozwoli, to na podkręconym. No i wtedy sobie podsumujemy całą recenzję, to co mi się wydaje, a to co jest w rzeczywistości. Więc to by było, słuchajcie, na dzisiaj w tym filmie na tyle. Ja Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia, słuchajcie, w następnych filmach i przede wszystkim w drugiej, bardziej praktycznej, chociaż to też była przecież praktyczna, no nie? Części tej recenzji Zelmana tutaj Resistor 3 Max. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia w następnych filmach.